Coraz wygodniej poruszać się samochodem w obrębie Sandomierza, turystyczne perełki regionu. Do użytku oddano tam właśnie prawie 2,5-kilometrowy odcinek ulicy Lubelskiej, leżącej w obrębie drogi wojewódzkiej nr 777. Łączy dwie drogi krajowe, bardzo ważne, szczególnie w tej części województwa. To jest drogę krajową 77 i 74. Dalej stanowi bardzo istotne połączenie świętokrzyskiego z województwem lubelskim, ale i sama ulica Lubelska ma bardzo ważne znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców Sandomierza i mieszkańców przyległych gmin. Jak widzimy tutaj za mną, jest to ulica bardzo ruchliwa. Na wyremontowanym odcinku położono nową nawierzchnię, poszerzono jezdnie i pobocza i poprawiono skrzyżowania z drogami lokalnymi. Powstały też chodniki, ścieżka rowerowa i nowe zatoki autobusowe z wiatami. Łącznie inwestycja kosztowała ponad 7 800 000 zł, z czego 85% pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jest ponad 8 milionów złotych i 2,5 kilometra. Wydawać by się mogło, że to bardzo drogo. Jednak musimy wziąć pod uwagę szczególne uwarunkowania, sieć mediów. Mieliśmy w 2014 roku taki moment, że policzyliśmy dotychczasowe projekty. Uznaliśmy, że mamy jeszcze oszczędności. No i wybierzemy drogę po pierwsze, która jest najpilniejsza. I właśnie jej znaczenie, o którym mówiłem, miało na to wpływ. Po drugie, stan techniczny, a po trzecie mieliśmy gotową dokumentację. Prace realizowane były od połowy listopada zeszłego roku. To prawdopodobnie ostatnia z większych inwestycji drogowych zrealizowana dzięki środkom unijnym minionego okresu programowania.